Witam dzisiaj u mnie przepis na śledzie, tym razem z nutą czosnku i pora. Jeśli wolicie cebulę, robimy wszystko identycznie jak z porem. W jednej i drugiej wersji smak sałatki jest rewelacyjny. Śledzie moczę przez kilka godzin w zimnej wodzie. Jeśli ją często zmienimy, będzie to trwało jeszcze szybciej. Potem dobrze osączam, polewam sokiem z cytryny, odstawiam na około 30 minut. W tym czasie dolną część pora obieram z wierzchnich liści, myję i kroję w drobne plasterki. Podsmażam bardzo krótko, chodzi tylko o to, żeby por stracił na ostrości, ale nie stracił koloru. Zaraz po chwili dodaję rozdrobniony czosnek, troszkę suszu z pietruszki, bo akurat taki mam pod ręką, ale jeszcze lepiej będzie dodać świeżej posiekanej natki z pietruszki. Możemy w ogóle pominąć proces podsmażania. Wystarczy przelać posiekany por wrzątkiem i również będzie dobrze połączyć wszystkie składniki, a czosnek dodać po prostu bardzo drobniutko posiekany na surowo do sałatki. Do śmietany lub jogurtu dodaję jabłka, miód, musztardę, resztę oleju, szczyptę soli, pieprzu. Śledzie kroję w nieduże paski, może to być również kostka, łączę z sałatką, odstawiam do lodówki na kilka godzin, żeby smaki dobrze się połączyły, później jeszcze po wyjęciu próbuję i w razie potrzeby koryguję smak. Dziękuję pięknie za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i oczywiście zapraszam na kolejne przepisy.